1962 roku Rafał przyszedł jako uczeń do liceum ogólnokształcącego. Państwo się nie orientują, może liceum ogólnokształcące początkowo rozpoczęło swoją działalność na ulicy Kozielskiej w szkole podstawowej. Tam była szkoła podstawowa numer 2, do której chodziłam i której jestem absolwentką. I liceum był dyrektorem pan Brodziński, którego małżonka była moją wychowawczynią, kochana. I ja rozpoczęłam pracę w 60 roku i tam miałam uczyć również w liceum dla dorosłych. Tam też mieściło się to liceum dla dorosłych. No więc przyszedł Rafał do liceum, ale niestety nie podporządkowywał się obowiązującym zasadom. Państwo, którzy kończyli licea, w tym czasie chodzili do szkoły, to wiedzieli, że uczeń powinien mieć tarczę. Nie na agrafkę czy zicherkę, jak na Śląsku mówią, tylko przyszytą. Nawet ksiądz na jednym ze zjeździe wyznał to szczerze, że był najszczęśliwszy, że nauczycielka, która pilnowała wejścia, to znaczy czy są odpowiednio ubrani, mają te tarcze, udało jej się przejść, chociaż miał na zicherkę. No więc trzeba było chodzić w odpowiednim stroju też. I panowie nie mogli chodzić do określonego miejsca odpoczynku, żeby zapalić papieroska. W ten sposób Rafał nie pasował do tego. A ponieważ pan Brodziński znał pana wojaczka seniora, no więc razem ustalili, że pójdzie do szkoły, dla liceum, dla pracujących. Tam były pewne wymogi, mu trzeba było pracować, mieć zaświadczenie o tym. No ale jak to u nas bywa, można załatwić, prawda? No więc poszedł. Nieszczęście ty moje, poszedł do tej klasy, bo ja wtedy tam uczyłam. Ja byłam trochę złośliwą polonistką. To znaczy, na czym polegała ta moja złośliwość? Oczywiście były lekcje, były wypracowania, ale zawsze szukałam takich, znaczy szukałam, jak poprawiałam, to sprawdzałam te pod kątem swoich własnych wypowiedzi. Bo byłam taka złośliwa, to mnie później uczniowie już po maturze mówili, że pani profesorka napisała: patrz, podręcznik, strona, wers, odtąd dotąd, prawda? A Rafał się tym wyróżniał i pisał, bo po pierwsze dużo czytał, mógł czytać, bo nie pracował, a więc było to dla niego łatwo, ładnie to robił i dostawał dobre oceny. Ponoć, ja ciągle mówię ponoć, nie wiem, że tak twierdził senior, że miał jakieś konflikty z polonistką, która go uczyła. Mnie się podobało to, dlaczego ładnie pisał, tak nie patrz, podręcznik, strona. To było ciekawe, ciekawe spojrzenie. Także napisał pracę maturalną na ocenę bardzo dobrą i został zwolniony z egzaminu ustnego. Stąd rozpoczęły się pomówienia, że na pewno się zakochał we mnie i był problem nie do przejścia. Jak później opowiadał mi jego brat, że kiedy zdawał egzamin, bo podobno na UJ, to go pytali: pan z liceum dla dorosłych, dla pracujących ma taką ocenę i taką wiedzę? Znaczy oceny to nie, ale wiedzę jako. No i tak to się rozpoczęło. Do klasy tych moich, których ja nazywam pierworodnymi, bo byłam pierwszą wychowawczynią, przyszły pan profesor Wojaczek, senior, przyprowadził swojego młodszego syna Andrzeja. I ja też tam byłam jego wychowawczynią i też Andrzej skończył tę szkołę. I do tej pory ci moi, jak ja ich nazywam, pierworodni, jak się spotykają, jak tylko jeszcze Andrzej, to przyjeżdżam. No wiecie państwo, że już nie żyje. Z opowiadań wiem, że przyszedł
sam tam do tego Teatru Ludowego, to był chyba w Nowej Hucie był ten teatr. I najpierw jako pomocnik, potem był za takim, no, jak ktoś zachorował, no i skończył chyba szkołę aktorską i w filmach też go widziałam, patrzyłam, no mój wychowany, prawda. Czy podobały mi się te wiersze? Nie wszystkie, no taka jest prawda. Każdy ma swój sposób podejścia do tego, każdy inaczej to rozumie. Niemniej jednak pełnego szacunku, trzeba tutaj szacunek mu oddać, był opytanym takim człowiekiem, który potrafił, może nie wszystkim się podobało, szczerze mówiąc, mnie też nie wszystko się podobało, ale każdy ma swój. Niemniej jednak fama w Kędzierzynie poszła, iż ja stałam się jego muzą, więc proszę nie mówić o tym, że ja jestem współczesną Marylą Wereszta-Kubną. Panie Wójcie, proszę jeszcze zostać z nami. W 2008 roku w Wojaczku Wielokrotnym powiedziała pani tak: nie mam zamiaru przekonywać się do liryki Wojaczka, na pewno nie. To był rok 2008, może coś się zmieniło. Pan liczy, że się zestarzałam, tak? Nie, że zmieniła pani zdanie. Nie, mówiąc szczerze, ja jestem ze starszego pokolenia, bardzo starszego pokolenia, także to już, no, może jakbym zaczęła czytać jeszcze bardziej wnikliwie, to tak jest. W każdym razie, bo po tym wszystkim boję się dotknąć poezji, żeby mnie nie zaczęli posądzać o różne rzeczy. A ja mam pytanie, czy jak pani była jego nauczycielką, pokazywał pani wiersze swoje? Nie. Nie pokazywał. On był przede wszystkim strasznie zdziwiony, że dostał piątkę z języka polskiego. To było takie jego przerażenie, że on, czy ja naprawdę tak napisałam, czy no, tak, no, nie ma się zlituj, jak nie, nic nie więcej. Zresztą ja pod każdą pracą pisałam zawsze recenzje, co mi się podoba, co nie. Zresztą tu byli też moi wychowankowie, są tu też do tej pory wychowankowie. No i muszę powiedzieć, no, że raczej, nie powiem brzydko, czy no, mają do mnie zarzuty takie czy inne, prawda? Mile mnie witają, czyli chyba aż tak bardzo źle nie, ale muzą nie jestem.